Domek jest budynkiem typu off-grid, czyli autonomicznym. Tutaj mamy akumulatory, w których energia jest magazynowana i możemy o dowolnej porze dnia i nocy tą energię sobie tutaj zużyć, zasilając dowolne urządzenie, no bo tak naprawdę jest tutaj typowa instalacja elektryczna, jak w każdym jednym budynku, na 230 V. Przetwornica przetwarza nam napięcie stałe z akumulatorów na napięcie przemienne, z takie, jakim mamy do czynienia w normalnym gniazdku elektrycznym. Także tutaj możemy sobie dowolne urządzenia zasilać. Jak to działa dokładnie i z czego jest taki system zbudowany, powiem Wam na sali.